kiedy to w Polsce już następowały objawy odwilży w kulturze i ludzie śmielej zaczynali sobie poczynać w różnych dziedzinach życia. I w ten czas katakumbowcy krakowscy zorganizowali jedną z najbardziej uroczych imprez jazzowych, która przerodziła się w pewną tradycję i trwa po dziś dzień. Są to tak zwane krakowskie zaduszki. Z czego i skąd się to wywodzi? Wywodzi się to z pewnej połowiczności dokonań. Mianowicie, już niby zagranie jazzu nic nikomu nie groziło, ale jeszcze nie wolno było robić publicznych imprez. Wobec tego w Dzień Zaduszny, we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, wtedy kiedy wszystkie lokale i wszyscy muzycy w Krakowie i w ogóle wszystko jest zamknięte i pogrążone w ciszy, krakowscy muzycy jazzowi grupowali się w jakichś odległych, peryferyjnych domach, przeważnie w okolicach cmentarza i urządzali tam wielkie jam sessions, przede wszystkim użytkując tematykę smutnych bluesów muzycznych, harmonizujących z dniem i z okolicznościami chwili. Ja zostałem na tą pierwszą imprezę zaproszony i pojechałem tam. Proszono mnie nawet, abym uroczyście, co bardzo mi pochlebiło, a nawet wzruszyło, żebym otworzył te krakowskie zaduszki. Pamiętam dobrze, że miało to miejsce w jakiejś opuszczonej, wymarłej szkole na Salwatorze i było imprezą czarującą. Grał cały kwiat muzyków jazzowych polskich, ściągniętych z całej Polski. Z Łodzi, prawda, chłopcy, którzy tworzyli zespół melomanów, z Poznania Krzyś Komeda przyjechał, jacyś tam inni chłopcy, których w tej chwili nie pamiętam, z Wybrzeża, z Warszawy, zewsząd pozjeżdżali się ludzie jazzu i ich wielbiciele i tam odbyła się wspaniała dwudniowa jam session, która już potem weszła w żywą tradycję życia jazzowego w Polsce i rokrocznie takie zaduszki odbywają się po dziś dzień.